20 listopada w Urzędzie Gminy przy ulicy Piastowskiej w Dzierżoniowie odbyły się warsztaty na temat strategii rozwoju ziemi dzierżoniowskiej na lata 2014-2020. Nowe wyzwania, jakie stawia przed nami Unia Europejska, nakazują, aby integrować i współdziałać w celu osiągnięcia sukcesu. To na tej kanwie w 2013 roku zostało podpisane porozumienie gmin powiatu dzierżoniowskiego i na tej podstawie zostało podjęte działania, aby opracować strategię rozwoju ziemi dzierżoniowskiej. Partnerami projektu są powiat dzierżoniowski, Bielawa, Pieszyce, gmina wiejska Dzierżoniów, Łagiewniki, Niemcza oraz Piława Górna. Dzisiaj mamy warsztaty poświęcone opracowaniu misji i wizji dla strategii dla całej ziemi dzierżoniowskiej. Z tego powodu zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich gmin uczestniczących w porozumieniu, a jest to 6 gmin i powiat. I będziemy dyskutować, jak się nam ta wizja naszej przyszłej ziemi wyłoni. Zobaczymy po tych warsztatach. Program obejmuje opracowanie dokumentu strategii rozwoju ziemi dzierżoniowskiej i 4 naprawczych programów sektorowych. Dzisiaj, kiedy otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury na opracowanie strategii dla ziemi dzierżoniowskiej i 4 programów sektorowych, które będą podstawą do pozyskiwania środków na najistotniejsze projekty, które będą usuwać przeszkody dla rozwoju ziemi dzierżoniowskiej, albo inaczej. To będą takie projekty, które będą przyspieszały rozwój ziemi dzierżoniowskiej. Oprócz strategii to są te 4 programy sektorowe dotyczące bezrobocia, dotyczące i wykluczenia społecznego, bo tu chodzi o to, żeby jak podejmować aktywizację społeczną i przeciwdziałać wykluczeniu, a także gospodarki, poprawy retencyjności i transportu. W opracowaniu dokumentu zaangażowani będą również mieszkańcy, mając możliwość opiniowania przedstawionych propozycji. Po tych warsztatach będą konsultacje społeczne. Zechcemy to, co wypracujemy dzisiaj i za tydzień, przedstawić jak najszerszej opinii publicznej, posłuchać tych ocen, opinii, może je częściowo włączyć albo zweryfikować pewne ustalenia dzisiaj podjęte. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 700 tysięcy złotych, z czego 600 tysięcy złotych Dzierżoniów pozyskał z funduszy Unii Europejskiej.